Dzień dobry Państwu. I to pochmurne popołudnie. Odważnych zapraszam na dalszy spacerek po Wolsztynie. Jesteśmy nadal przy ulicy Poznańskiej, przed gmachem, który no, nazywano popularnie winiarnią. A teraz parę słów historii o tym domu. Była to własność Niemca, pana Otto Zeidlera, ale należał do tak zwanych poczciwych Niemców. Pomagał trochę nawet Polakom, narażając się swoim niemieckim, hitlerowskim władzom. Była to fabryka win. Potem, po okresie już okupacji, w okresie PRL-u, zakłady przemysłu terenowego, do którego dołączono drugi zakład mieszczący się w Rakoniewicach. Dyrektorami tych zakładów byli pan Drozdowski, pan Ratajski, pan Kotliński Wiesław, inżynier Misiewicz, który był tutaj głównym technologiem, pan Styczyński, pan Sterna. No, cały szereg różnych ludzi się przewinął przez tą winiarnię. Bardzo popularną kiedyś pracownicą była pani Tekla Ceglare, matka słynnego ceglarka, bramkarza, który też już nie żyje. Potem pan Ignac Jankowiak, doskonały sprinter, pan Leon Bronowicki, piłkarz grający z Maksem Piotrowskim na obronie w klubie sportowym Grom, pan Lisiewicz, no i szereg jeszcze innych ludzi. Zakłady przemysłu terenowego, z którego no, pokaźna suma zawsze wpływała kiedyś do budżetu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. I proszę Państwa, zaraz sąsiedni budynek. Bardzo ciekawa elewacja z takimi wykuszami, obramowaniem okien na piętrze, no i z tymi sterczynami na wystawkach, coś wchodzące już jakby secesyjny styl. Nie jest to jeszcze czysta secesja, ale taka już prawie bliska do secesji, no, konstrukcja, elewacja tego budynku. Z tym domem no, wiąże się też kilka przeżyć. Właścicielką tego budynku była Niemka Adamka, też uczciwa, pomagała Polakom, wychowywała no, panią, która no, służąca miała, była samotną, miała dziecko i zaopiekowała się tą panią i tym małym dzieckiem. Później tutaj pan fryzjer był Rybarczyk, który rozpoczynał naukę w zawodzie fryzjerskim pana Zimniewicza, o którym mówiliśmy, przy ulicy 5 stycznia. Potem z jego córką ożenił się pan Pigłas, który miał tu zakład, a później miał po południu zakład przy tym naszym bloku na osiedlu. Potem mieszkała tu pani Jadowska. W tym domu też mieszka obecnie pan Czesław Duda, no, znany wszystkim kierownik kina. Osobistość bardzo popularna, obecny radny Rady Miejskiej w Olsztynie, ożeniony z córką pana Andersa. O Andersach mówiliśmy, że była to dynastia kominiarzy. To właśnie z córką pana Stefana Andersa ożeniony jest pan Duda. Mieszkał przez pewien czas pan Michalczak, a po wybudowaniu, no to przeprowadził się do swojego domu. Pan Michalczak, ten, który pierwszy założył właśnie warsztat wulkanizacji opon. Dalej, pani Stefańska, no, cały szereg tutaj ludzi z tym domem jest związanych poprzez zamieszkanie. I przesuniemy się pod numer 11, kolejny budynek. Pod numerem 11 pan Konrad Braun, fryzjer. O, żeby nikt nie miał wątpliwości, nazwisko brzmiące z niemiecka, ale był to prawdziwy, szczery Polak. Potem jego syn, no i dziś podobno wnuk tutaj ma sklep z tapetami. Przed wojną mieszkała tutaj, raczej miała sklep z
kapeluszami. Pani Antkowiakowa, żona pana Antkowiaka, długoletniego pracownika notariatu, najdłuższego więźnia obozów koncentracyjnych hitlerowskich, mieszkającego przy ulicy 5 stycznia, ojca tego króla mody Antkowiaka Jerzego. Właściciel Polak był tego domu, ale mieszkał w Lesznie. Budynek ten był parterowy poprzednio i właścicielem tego budynku był pan Słomiński. Pan Słomiński był ogrodnikiem, miał tutaj ogrodnictwo, miał córkę, dwóch synów, a po wojnie gdzieś w latach 50-51 kupił ten dom pan Maraszek, no nadal ogrodnik, jego teraz syn pana Maraszka tutaj dalej prowadzi ogrodnictwo, a więc już jakby trzecie pokolenie ogrodników jest w tym domu. Pan Maraszek podniósł ten budynek, tak wybudował to piętro. Pan Maraszek, oprócz tego tu synak, który nadal pracuje, tutaj miał córkę Halinę, nauczycielkę w Widzimiu, wyszła za mąż za pana Plurę. No to jest ta pani Halina, która ma ten najpiękniejszy budynek, niedawno postawiony przy domu usług, przy dworcu autobusowym. No i ten na naszym osiedlu, przy Karacie, zaraz ma też ten kiosk z kwiatami. I proszę państwa, na sąsiedni budynek teraz tutaj proszę zwrócić uwagę. Ten budynek należał do pana Pabicha. Pan Pabich był rzeźnikiem, miał własne rzeźnictwo, tak, i sklep. I bardzo pomagał Polakom, którzy znajdowali się w tym pierwszym obozie w Komorowie, kiedy to pod koniec listopada i na początku grudnia z miasta i z całego powiatu zwożono Polaków, szykowano pierwszy transport wywłaszczonych do generalnej guberni. Przez parę dni oni tu przebywali i pan Pawich bardzo wtedy pomagał, dostarczając im żywności. Zginął w Berlinie, prawdopodobnie był rozstrzelany. W latach 50. sklep ten został zamknięty. Był taki to okres wtedy zamykania wszystkich i warsztatów rzemieślniczych, a przede wszystkim sklepu. Również więc ten sklep został zamknięty. Córka pana Pabicha wyszła za mąż za pana Józefa Kaczmarka, też rzeźnik, przez długie lata był kierownikiem masarni przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców przy ulicy 5 stycznia. No obecnie dzisiaj ma własne sklepy i przy ulicy Gajewskich i tutaj niedaleko o targowiska. To. I to ostatni obiekt przeznaczony na dzisiejszy spacer. Ja się z państwem serdecznie żegnam i zapraszam jak zwykle za tydzień na następny spacer po Wolsztynie. Do widzenia państwu.